W auli tygodnika Niedziela w maju bieżącego roku miało miejsce spotkanie z niezwykłym świadkiem historii, księdzem Bronisławem Piaseckim, który był ostatnim kapelanem prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Razem z Markiem Zającem, znanym katolickim dziennikarzem telewizyjnym, napisał on książkę Prymas Wyszyński Nieznany. Nieznany prymas w tym sensie, że próbowałem odtworzyć klimat domu, społeczności domowej. Takim symbolem tego jest to, że prosiłem prymasa, żeby dał mi dekret nominacyjny, no, żeby mógł się pokazać. A prymas spojrzał mi tak głęboko w oczy i mówi: w tym domu się pracuje z zaproszenia, nie z dekretu. Myślę, że to oddaje klimat. Poza tym zna się prymasa, ja to powtarzam ciągle, z cokołu na pomniku przy kościele Wizytek w Warszawie. A on był taki ciepły, prowadził pod rękę i no nie był z cokołu. A drugi wymiar to jest no, tych spotkań, które miały miejsce, o których się nie mówi, czy to w Stolicy Apostolskiej, czy to w rozmowie z rządzącymi. Chciałem również i ten wymiar czytelnikowi przybliżyć. Oczywiście przez tylko sygnały, że o nie sposób opisać wszystko. W tym sensie usprawiedliwiam słowo nieznany, bo od jego życiorys, jego przemówienia, nauczanie można znać, można przeczytać w bibliotece, w archiwum i tak dalej, a doświadczenia z życia codziennego jakoś tak mijają nie zawsze, albo w ogóle niezarejestrowane. Kardynał Wyszyński był człowiekiem niezwykle dyskretnym, ceniącym swoją prywatność. Tak naprawdę był mistykiem, człowiekiem, który przez całe życie chciał być kimś na kształt pustelnika, zakonnika, zagłębiającego się w modlitwę i badanie pisma. Dlatego w gruncie rzeczy o jego prywatnym obliczu, o księdzu prymasie Wyszyńskim na co dzień wiemy bardzo niewiele. Powstała na przykład bardzo dobra biografia napisana przez Ewę Czaczkowską, ale ona skupia się na mężu stanu, na tym człowieku, którego widzieliśmy, który przemawiał, który występował przed tysiącami ludzi, także tu na Jasnej Górze, o człowieku, który został internowany, aresztowany, o człowieku, który spotykał się z luminarzami państwa komunistycznego, broniąc tych resztek naszej wolności i broniąc wiary w naszym kraju. Ale wiedziałem, że ksiądz prałat Piasecki to jest możliwość zobaczenia takiego prymasa, którego nikt z nas w życiu nie widział. Dlatego się zgodziłem i dlatego to była dla mnie fascynująca podróż po życiu księdza kardynała Wyszyńskiego. Na początku spotkania redaktor naczelna Niedzieli Lidia Dudkiewicz przypomniała, że pierwszy numer odrodzonej Niedzieli w 1981 roku ukazał się ze zdjęciem prymasa Wyszyńskiego na pierwszej stronie. 35 lat temu taka niedziela się ukazała. To był pierwszy numer po przerwie, która trwała 28 lat. I to był numer, który się rodził w bardzo wielu, wielu, wielu bólach, bo jako redakcja byliśmy zupełnie nieprzygotowani przecież do wydawania gazety. Ksiądz Kubiś był tym bohaterem, który wyjeździł, wywalczył niedzielę po tej długiej przerwie, a tu trzeba koniecznie wspomnieć, że kardynał Stefan Wyszyński też był wśród tych wielkich ludzi, którzy upominali się przez długi czas o powrót niedzieli na rynek, bo została w 1953 roku zamknięta. Także zapisujemy to jako fakt w historii niedzieli, że ksiądz kardynał Stefan Wyszyński walczył o powrót niedzieli. Ksiądz Bronisław Piasecki podzielił się z zebranymi swoimi przemyśleniami na temat roli prymasa tysiąclecia w historii Polski.
Szczególnie cenne były jego wspomnienia jako naocznego świadka życia kardynała Wyszyńskiego. Pan pułkownik, szef grupy SB, który prowadził operację, mówi, no przecież nie będziemy się przepychać. Nie przepychali się, ale pomogli prymasowi wyjść z domu i zająć miejsce w samochodzie. Nie wiedział, dokąd wiozą. Zamalowane były szyby w samochodzie. Mówił, że nawet po drodze nie zauważył żadnego drogowskazu, ale tak z topografii mówił, że wiozą mnie na północ. W Rywałdzie, przekraczając próg, powiedział, protestuję. Rywałd był przypadkowy, szykowano stoczek, ale jeszcze nie zdążyli przygotować. Po 2 tygodniach przewieźli go do stoczka. Przekraczając próg tego klasztoru w stoczku, powiedział, protestuję. Napisał list protestacyjny. A więc miał świadomość tego, tej szkody, krzywdy i osobistej, a zwłaszcza Kościoła, przecież biskup 2 diecezji gnieźnieńskiej, prymasowskiej i warszawskiej. 8 grudnia natomiast jest tutaj w książce fotografia rękopisu. Pisze, Maryjo, jestem Twoim niewolnikiem. Co dokonało się w świadomości, w myśleniu, w doświadczeniu wiary prymasa Stefana między 25 września a 8 grudnia? Takie jest moje coraz głębsze odczucie, zrozumienie tego procesu, którego właśnie było, jestem Twoim niewolnikiem, Matko. Uświadomił sobie, że można Kościołowi służyć nie tylko przemawiając, udzielając sakramentów, chodząc pod baldachimem, ale że Kościołowi można równie skutecznie służyć cierpiąc. Kościół zrodził się z cierpienia i myślę, że tutaj był najbliżej swego mistrza w tym procesie. Dla mnie ta książka, ale jestem głęboko przekonany, dla każdego czytelnika, nawet tego, który dobrze już zna życiorys prymasa Wyszyńskiego, będzie wielkim odkryciem. Ta książka to jakby zejście z tego spiżowego pomnika księdza prymasa Wyszyńskiego, ale owo zejście nie sprawia żadnego uszczerbku. Więcej, ja mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że po tych kilkudziesięciu godzinach spotkań z księdzem prałatem Bronisławem Piaseckim głęboko uwierzyłem, tak naprawdę uwierzyłem, że to nie był tylko wielki, opatrznościowy mąż stanu. Człowiek, który pozwolił przejść naszemu narodowi przez Morze Czerwone, mówiąc metaforycznie, i naszemu Kościołowi. Ale to był człowiek wewnętrznie, prawdziwie święty, pokorny. Człowiek emanujący świętością porównywalną z tymi wielkimi świętymi Kościoła. Jak święty Franciszek z Asyżu, jak Klara, jego towarzyszka, jak wielcy święci polscy, chociażby brat Albert. Takiego oblicza księdza prymasa Wyszyńskiego nie znaliśmy. Takie oblicze pokazuje nam w tej swojej opowieści ksiądz prałat Piasecki. Na zakończenie goście otrzymali od redaktor naczelnej pamiątkowe medale niedzieli. Medal, który był na ostatnią pielgrzymkę przygotowany, ma napis Idzie nowych ludzi plemię. To jest to, co powiedzieliśmy na początku. Myśl, do której był bardzo kardynał Wyszyński przywiązany, i my tą myśl niesiemy dalej. Boże, w Trójcy Świętej jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżyli
przybliżali światu Twoją miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego pasterza Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy Ciebie, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna i jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. Otocz chwałą wiernego sługę Twojego Stefana kardynała, który wszystko postawił na Maryję i jej zawierzył bez granic, u niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.